Ominę was i nie dotknie was zgubna plaga, gdy uderzę ziemię egipską. Tak mówi druga księga Mojżeszowa, 12 rozdział, 13 werset. A z kolei pierwszy list do Koryntian, 10 rozdział, 4 werset mówi, że skałą tą był Chrystus. Skała dająca schronienie. Taki jest nasz Pan Jezus Chrystus. Skała dająca schronienie. Podczas wycieczki w górach przechodziliśmy obok małej chatki, opowiada człowiek, którego opowiadaniem chciałbym zilustrować te dwa fragmenty. Była zbudowana na stromym zboczu, kontynuuje ten człowiek, pod wielką skałą, z którą była ściśle połączona. Ludzie mieszkający w tamtych okolicach wyjaśnili nam, że dzięki temu nie trzeba się bać w zimie zawalenia. Gdy spada lawina, zsuwa się po skale, potem po dachu i nie stanowi dla jej mieszkańców zagrożenia. Domek ten skierował moje myśli na życie człowieka, który powierzył się Jezusowi Chrystusowi Panu. Jest on chroniony, schroniony przed Bożym zasłużonym sądem. Wie, że Chrystus Jezus Pan, że Pan Jezus Chrystus, umierając na krzyżu, poniósł karę za jego grzechy. To właśnie tam Bóg dokonał raz na zawsze sądu nad grzechami wszystkich wierzących. Teraz zaś, podobnie jak skała chroniła tą górską chatkę przed lawinami, dzieło Chrystusa na Golgocie ochrania każdego, kto wierzy w jego zbawczą moc. Budowniczy tego domku z pewnością się nie pomylił, wybierając to miejsce. I my musimy mieć się na baczności, by właściwie prowadzić swoje życie. Mamy je tylko jedno. Każdy dom w razie potrzeby można odbudować, ale żaden z nas nie jest w stanie rozpocząć swojego życia na nowo. Dlatego dziś każdy, kto tego jeszcze nie uczynił, powinien znaleźć swoje schronienie w krwi Chrystusowej, która została przelana na krzyżu, aby ratować każdego, kto uwierzy. Dlatego uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony od należnej tobie kary piekła wiecznego. Uwierz w Pana Jezusa, a pójdziesz do nieba, na które nie zasłużyłeś, zamiast do piekła, na które zasłużyłeś.